No dobra, cześć siemanko, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku z serii POW, czyli w tym odcinku będzie Opel Astra H. To historia o Astrze, moje auto kochane. Od kiedy ją kupiłem, mam wciąż przejebane. I za chwilkę opowiem wam parę ciekawostek i ogólnie całą historię tego samochodu. Dosłownie za chwilę, tylko pozwólcie, że się przebiorę. No i dobra, już przebrany jestem, możemy ruszać w trasę. Kurwa, go odpalę. O, shit! Ja pierniczę, działa. Ja się zatrzęsło, ja jebie. Dobra, światełki włącz, jedziemy w trasę. Ale po złości szykuję. Także cześć, witajcie wszyscy w kolejnej części z serii POW, czyli czwarta część z tej właśnie serii, gdzie pierdolę wam o samochodach, jakimi właśnie obecnie jeżdżę i dla was testuję. Ale nie są to jakieś wybitne samochody, jakieś lambarjambar i lambergember. Parę inne spaghetti bolognese, tylko seryjne samochody, okej, nie licząc wtedy tego Mustanga, tak? Są to seryjne samochody, którymi po prostu jeździ się praktycznie, że na co dzień, ewentualnie jakieś dłuższe trasy w większym bądź mniejszej miarze, jeśli chodzi o komfort jazdy, podróżowania plus pojemność, żeby zapakować całą rodzinę, ekipę. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, będę wam opowiadać o samochodzie, którym jeździł sam Karipotas Valmikutas. A obecnie tym konkretnie egzemplarzem z roku 2005 jest to Opel Astra H. Dlaczego Harry'ego Pottera tu dodałem? Pewnie zastanawiałeś się, dlaczego Harry ma tutaj taki kurwa zygzak na czole. Otóż pewne nocy, jak szedł najebany z imprezy, oczywiście nie szedł w kamizelkach bez żadnych odblasków i tego typu rzeczy, więc kierowca Opla nie zauważył go i po prostu go pierdolnął na pasach. Znaczek Opla na czole. Jakby w tą stronę. Historia tego samochodu ogólnie zaczęła się w 2005 roku, czyli został wyprodukowany, zjechał z taśmy, wszystko fajnie było, aż do momentu, kiedy coś się tam z nim nie stało w trakcie eksploatowania, ale za chwilkę do tego dojdziemy. Ogólnie na szybko samochód, ogólnie cała ta generacja została klepana od 2004 roku do 2014, czyli całe 10 lat produkcji tego samego wozu, który jest nudny w chuj, ale potrafi zaskoczyć, czyli po prostu taki 50 na 50, nie? Konkretnie ten egzemplarz 2005 roku, który jest wyposażony właśnie w skrzynię manualną, gdzie czasem się pierdolę i zamiast wbić piątki przy 100 na godzinę, to rzucam trójkę, takie wyposażone delikatnie w komputery pokładowe, które pokazuje, ja dole mi trzęsie tą kamerą, który pokazuje mi tutaj, jakie mam spalanie tutaj po środku, dystans, jaki mam do przejechania, ile przejechałem na tym baku tu po środku między zegarami widzę i przebieg. Aktualny przebieg tego samochodu 2024 posiadamy, auto 2005, uwaga. 208 644. Zapytasz, czemu tak mało? Czy było kręcone? Pewnie tak. Właściciel, który nabył ten samochód, poprzednio bardzo mało nim jeździł, raptem parę kilometrów i to nie każdego dnia, więc ten przebieg jest zachowany. Pamiętam w 2019 roku, jak właśnie tam była... Pamiętam, że ten przebieg nie przekraczał chyba 190 tysięcy, więc no to naprawdę było turbo mało jeżdżone. A propos, turbo jest właśnie wyczyszczone. Jeżeli chodzi o diesla, jest to 1.7 CDTi. O całych szalonych 105 koni mechanicznych. Gdyby się ktoś zastanawiał, co oznacza ta literka CDTi ogólnie, no to jest to diesel, który jest turbo doładowany i ma bezpośredni wtrysk paliwa sterowany elektronicznie właśnie w wysokoprężnych silnikach, czyli to jest tak zwany common rail. Taka ciekawostka. Ogólnie jak już mamy temat całego auta za sobą, jego historię, to powiem teraz, co jest takiego ciekawego w tym aucie. No w zasadzie nic nie jest ciekawego, ze względu, że to jest bardzo prosty samochód z bardzo prostym silnikiem, który jesteś w stanie rozkręcić przy czteropaku karnacia i go poskładać, żeby tylko nie zostały cztery śrubki, bo trochę przypał, ale jest to bardzo prosty samochód, gdzie tu też nie ma nadźganej elektroniki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie ma tu Bluetootha, nie ma tu kamer cofania, nie ma tu bugieczego. EGR chyba też nie ma. Proste auto, które nie wymaga jakiejś tam ultra mocnej opieki, jeżeli chodzi o serwisowanie. Tylko na czas wymieniać trzeba olej. Najbardziej elektroniczną część w samochodzie, która odpowiada za znaczną większą część elektroniki, jaka tu może być, jest najbardziej chujowym miejscu włożona, gdzie jak może tylko tutaj zaistnieć. Za chwilkę też tu pokażę. A nawet i teraz. Na przebitka. Uwaga. 3, 2, 1.
jest właśnie dokładnie w tym miejscu, czyli jak masz przedni zderzak, tak jak tutaj widzisz, po lewej, przed lewym nadkoniem. Jaki jest tutaj sens, proszę Was, na umiejscowienie właśnie tego modułu komfortu? I teraz uwaga. Jesteśmy z powrotem tutaj. Nie ma najmniejszego sensu, ze względu, że ta płytka sterująca, która tam się znajduje, ona jest najbardziej wtedy zawalona wilgocią, błotem, gównem psa, nie wiem, czegokolwiek innego. To powoduje, że elektronika się po prostu pierdoli. I może być tak, że albo nie otworzysz szyby, albo nie otworzysz drzwi centralnego, może całego auta, bo po prostu to się tam znajduje. Zamiast gdzieś schować w jakimś rozsądniejszym miejscu, gdzie jest najmniej wilgoci, gdzie nie ma w ogóle dostępu. Ale po co? Takie przemyślenia General Motors. Pozdrawiam. Drzwi, teraz uwaga. Widzisz tylne drzwi i patrzysz, no niby drzwi. Ale okej. Okay. I co za nie odpowiada? Radio. Co kurwa? Radio. Kurwa, bo z elektronika też było poskładane pewnie na szybkości, żeby tylko opchnąć. Tutaj, żeby radio się włączyło, musisz otworzyć właśnie te drzwi. Nie pytaj kurwa, jak to zrobione. Nie mam pojęcia, ale to jest naprawdę, no... Nie wiem po prostu, jak to może funkcjonować. Otwierasz drzwi, kurwa, nagle ci zaczyna ruskie disco polo dla głuchoniemych działać, nie? Ajajaj, dziewczynka, gdzież się twoi padruszki? Multimedialna kierownica, bo to ciąg dalszy. Po prawej stronie, jak tutaj masz multimedialną kierownicę, to proszę ja ciebie, tą stronę na logikę powinno się ściszać radio. I okej, okay, to działa. Znowu, jak chcesz tu podgłosić radio, to już nie działa. Ale co odpowiada za podgłaszanie radia? Nie tylko samo pokrętło, które się tutaj znajduje do podgłaszania i tak dalej. Odpowiada za to cały ten przycisk. What the fuck? Gdzie z natury to powinien być klakson, a to kurwa klaksonem nie jest. Tym sposobem też się dzieje głośno, ale tylko i wyłącznie podgłaszasz radio. Pierdolony akrobata. Jedynie co mnie wkurwia w tym samochodzie, to że nie ma tutaj wskazówki, powinien pokazywać temperaturę silnika. No jeżeli, no, nie widzę tego, a nieraz komunikat jest, że dolej płynu do ochłodzenia. A chust wie, jaka jest temperatura, no czy już ten silnik nie jest jakiś kurwa przegrzany, czy pół wie co. Korkociąg do ustawiania świateł automatyczne, światło mijania, światła dzienne, światło przeciwdzielne tylne, ustawianie świateł, no i ma być jasno widno w kokpicie, czy coś takiego. Lusterko fotochromatyczne, zajebista sprawa, to bardzo mocno oddaje i tak sobie tu wygląda od środka. No to co? Idziemy na zewnątrz? Spierdalaj. Już chuj z tym myciem. No i dobra, na zewnątrz co tu mamy? 17-calowe felgi bodajże. Z tego co kojarzę, wielosezonowe opony, które sobie opierdalają. No i tarcze, no widać, że już są ewidentne zmiany. Następnie. Jak na opelka przystało, tak sobie to wygląda. Oryginalny lakier, na pewno też widać, że nie jest, nie, pizda, to w sumie nie jest oryginalny, kurwa, chociaż... Znaczy nie jest oryginalny, bo nie powinien odpadać tak naprawdę, po prostu pomalowany też na szybko, żeby tylko opchnąć, tak jak było mówione wcześniej. A auto swoją drogą to z komisu, więc jakby... No i teraz widzicie różnicę między oryginalną konstrukcją z formowanymi wstawkami, a z nieoryginalnymi drzwiami, czyli pakiet podstawowy. Czyli z tego tu Elegance, coś takiego to się zwie. I właśnie te całe drzwi były wymieniane. No była mała kolizja i to było rozjebane. Także no, że nie dało rady tego wyciągnąć, tylko było trzeba już to całkowicie zmienić. Ale to by nic nie dało i tak. No i zderzak też obdrapany, taka mała ciekawostka. Szwagrowi pojechałem pomóc o 3 nad ranem pozbierać graty z imprezy. Lampa czarna była na parkingu, nie zauważyłem, jakże mnie przypierdolił w tą lampę. To tylko się aż mi się orężada z komunii odbiła. No i ogólnie lampa wyrosła mi jak spod ziemi. Także bagażnik, no to też nie jest jakieś wygórowanie pojemne, ale no co się dziwić, w końcu hatchback. Najbardziej podstawowe płyny w postaci płynu do spryskiwaczy, gdzie w okresie zimowym schodzi tego najwięcej. Borygo chyba ani razu nie dolewałem do tego auta, więc nie wiem po chuj w ogóle tu jeździ, no ale też historia u mnie, no właśnie, z Forda, że też się ta klamka zaczęła sypać i trzeba tak kurwa szarpnąć, jak w BMC nawet opowiadałem. System nagłośnienia, teraz zrobimy sobie mały teścik na wolumie 12:6. Jest możliwość przestawiania basu i tak dalej. Dobra, zamykam mordę i zobaczmy, jak to klepie. Ogólnie tak, małe samochody mają to do siebie, że tutaj dźwięk się aż tak mocno nie rozprzestrzenia, nie? Tutaj w porównaniu do GLC, w porównaniu do E39, no to one mają to do siebie, że ten dźwięk się fajnie tak kumuluje, że tak to ujmę, i ten bas jest bardziej słyszalny na seryjnym radiu, gdzie z BMC czy właśnie w Mercu, no to ten bas się gubi. Znaczy w Mercu to były fajne głośniki, ale jak mówiłem wtedy, za mało tego niskotonowego dźwięku, tak jak dla mnie.
ale dlatego, że no, lubię sobie ponapierdalać tym basem, więc jest takie odczucie. Jak chodzi o BMW, no to tam kurwa już w ogóle nie ma porównania, bo tam jest tragedia. Ze względu, że to jest stare nagłośnienie, stary subwoofer, który już tak ledwo zipi, tak... Ale no Mustang, z racji tego, że też jest mały, znaczy mały, no kurwa wielki, ale znowu niski i subwoofery pod fotelami, no to tam dupiło ostro. Zero 100, zaczniemy zaraz. Sekund! Kurwa, mam nadzieję, że tylko mi zdjęcie nie przyjdzie. Więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się spodoba. Zostaw łapę w górę, suba, jak jeszcze tego nie robisz. Podzyndzol dzwoneczka, żebyś nie przegapił filmów następnych. Czy to z filmów o samochodach, czy filmów, no, filmów muzyki, jakiej tam będę robić. No, w przeciwnym razie... Nastrąć na dywan. Po raz kolejny. Także na ten moment jadę do domu klepać film, czyli się odmeldowuję i do następnego. Elo!